Dziwne powinno być. Jugosławia, Belgia, Malezja, Iran, Irak, Izrael, Indonezja, Ceylon. Jak byłam mała, zbierałam znaczki pocztowe i to było jedno z moich ulubionych zajęć. Miałam masę klaserów, robiłam sobie, miałam też taki stół i odklejałam znaczki z kopert, układałam je w różne historie, serie, oglądałam je, potrafiłam godziny spędzać nad tym stołem. Po latach postanowiłam znowu do niej zajrzeć i z kolekcji polskich znaczków stworzyłam kolaż pod tytułem Krakowia, który był widokiem Krakowa wzorowanym na średniowiecznych i nowożytnych rycinach. Później w 2013 roku wróciłam do tego pomysłu i zrobiłam jeszcze jeden kolaż pod tytułem Warszawia, który był z kolei widokiem Warszawy z prawego brzegu Wisły. Do tych kolaży zrobiłam kolaż z napisem Polska, wyciętym ze znaczków użytych do widoku Krakowa. Wszystkie te trzy prace zostały niestety skradzione z wystawy Czas kolażu w Galerii Kordegarda w marcu 2013 roku. Od razu chciałam jakby odmienić los i stworzyć całą serię innych kolaży, pokazujących nie tylko Polskę, Warszawę, czy Kraków, czy inne miasta, ale też cały świat. Kambodża. Już raz się pojawiła Kambodża. Słyszałam, jak dziewczyny rozmawiały. Tutaj, to jest teraz schowane. A ja mam pierwszy w Gwatemale. Stary był. Jemen. Nie. To jest. Dobra, Jemen i Jordania. Jemen i Jordania. Dobra, to już mówię. Właśnie skąd pochodzi ten znaczek? Ajman, to jest Arab kraj, nie? Pierwsze wielkie sortowanie znaczków pocztowych naszego projektu odbyło się w drugiej połowie sierpnia 2015 roku i pomagało nam w sortowaniu i selekcjonowaniu znaczków kilkanaście zaprzyjaźnionych, zaproszonych osób. To była mega praca, bardzo wszyscy byliśmy zmęczeni każdego dnia, ale faktycznie sortowanie znaczków, oglądanie ich, zastanawianie się nad czasem, krajem i miejscem emisji, nad ich historią, nad tym, co jest na tych znaczkach, jest niesamowicie ciekawe i satysfakcjonujące. Czy dinozaury to są rośliny? Zwierzęta? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A rośliny to też jest taka kategoria? Ale nie polskie, tylko polskie. Przy polskich znaczkach. Przy zagranicznych. Polskie są rozbite na kategorie, jest rozbiór polski. Jesienią 2015 roku zacznę już pracę nad pierwszymi kolażami i będą to kolaże ze znaczków pocztowych polskich, ponieważ tych mamy najwięcej i ponieważ zacznę od kraju, który znam najlepiej i którego historię znam najlepiej i będę ją potrafiła najlepiej i najodpowiedniej przedstawić za pomocą tych wizerunków i obrazków, które wytnę ze znaczków. Bardzo brakuje nam znaczków z Afryki i Azji. Może wśród Państwa jest ktoś, kto ma taką właśnie kolekcję. Albo z Ameryki Środkowej i Południowej. Bardzo byśmy się cieszyły, gdyby takie znaczki znalazły się w projekcie. Z tą ilością znaczków, które mamy teraz zebrane z tych kontynentów, na razie nie da się zrobić żadnych kolaży. I takie smutne trochę.
Z błękitnych znaczków można zrobić na przykład wodę i ocean. Ale można też zrobić niebo.